do przeszukania całego terenu. Nie mam czasu. Musimy coś znaleźć. Szokolada! Nie żyje. Nie żyje? Tak, żeśmy się dali podejść takiemu łachmycie. Takiemu łachmycie. No cześć. Witam was w kolejnej części naszej przygody. W Dishonored 2. Jesteśmy w Karnace, oczywiście. Podobno niektóre ofiary odnajdywali w połowie pożarte. Naprawdę? Coś niesamowitego. Jesteśmy w Karnace. Przy Królewskim Konserwatorium, gdzie prawdopodobnie jest zamknięta Brianna Ashworth. No i musimy się do niej dostać i ją wyeliminować. Tutaj, jak widzę, sprawa jest już załatwiona. Nie pamiętam, jak daleko nas cofnęło, wiecie? Pamiętacie, co tam się stało? No to co? Raz się żyje, nie? Spróbujemy ponownie zaatakować to mieszkanie. Co to było? Nic nie było. No dobra. Jest. Tam jest jeszcze jedno gniazdo. Jest jeszcze jedno. Ktoś strzelał. Ale kto do kogo? To strażnicy do niego strzelają? Czy co? Tak. Do nas też strzelają? Oho. No dobra, gdzie jesteś? A, tam. To chyba wymaga zastosowania strzałek. Raz, dwa, trzy. Jeszcze? Proszę bardzo. To by było na tyle, jeśli chodzi o troje elitarnych strażników. Eksterminator komarów nie odpuszcza nigdy. Wiecie co? Jak to wszystko się już skończy i szczęśliwie wrócimy do Dunwall, to ja rzucam to wszystko w cholerę i zostaję eksterminatorem komarów. Taki będzie ciąg dalszy historii Emily. Proszę bardzo, jest konserwatorium przed nami. Czym ja jestem? Czuję się jak pończocha bez nogi. Jak nie. Jesteś niczym, okej, okay, tam jest, jak widać, panel kontrolny. Tam gdzieś jest zasilanie też. Jedno z dwóch. Okej. Okay. Tam mamy torowisko. Tutaj tą wieżę. Dobra. Muszę się skupić na obowiązkach. Zapomnieć o tym pocałunku. Oh, ten pocałunek. Okej. Okay. Jedyna droga chyba wiedzie przez tą bramę, tak mi się wydaje. Chociaż tam jest jeszcze jakaś bramka.
Tam warto by też było zbadać. Okej. Czy za sobą zostawiliśmy jakieś... Tak, jeden kościelny amulet zostawiliśmy. W takim razie udajmy się, żeby go zabrać. The Crown Killer is watching, not anymore. Okej, mamy tu... Aha, tu jest jeszcze jedno... Było. Jeszcze jedno gniazdo. Strasznie, żeby obrazu nie pociąć. Proszę. Pełna precyzja. Pełna precyzja. Ramsey. Stary drani. Dobra. Spaczony kościany amulet niestety. Wysokie ciśnienie. Granaty, zbiorniki z tranem i butelki zadają większe obrażenia. Granaty, zbiorniki z tranem i mają większy zasięg, mniejszy zasięg rażenia. Wykradziona kombinacja do sejfu, proszę bardzo. Jestem pewien, że widziałem, jak jeden ze studentów spisywał podczas wykładu kombinację do mojego sejfu. Ten wychuchany dyletancik, który chce sobie zrobić karierę jako dziennikarz. Podstępny dupek. Wybrał sobie odpowiedni zawód, a jego snobistyczny kuzynek ma w pobliżu sklep czarnorynkowy, to chyba rodzinne. Muszę teraz poprosić Margaretę, by zmieniła kombinację do sejfu. Okej. Czyli... Gdzieś tu mamy też sklep. No dobra. A może my mamy kombinację do tego sejfu, nawet nie wiemy. Zobaczmy co tam. Wykradziona kombinacja do sejfu. To nie to, dopiero czytaliśmy. Widzę kombinacja do sejfu. 444. Zobaczymy, czy udało się zmienić, czy nie. Haha, nie zdążył. Nie zdążył, proszę bardzo. Co ty na to, mamo? No nie wiem, to już będziesz musiała sama. Ale siana. Że będziesz musiała sama zdecydować. To twoja broszka. Ashworth w wykresie egzystencjalnym. Ale te portrety mają tytuły. Brianna. Wygląda dosyć groźnie. Nie, ona jest zaraz do wyeliminowania, tak mi się wydaje. Za samą twarz po prostu. Okej. Zobaczmy, czy któryś z nich coś miał. Wszyscy mieli, no tak. Elitarni to zarobieni. Okej. Tam jest bonus, który na nas czeka do wzięcia. Reszta gadżetów... Aha, tam jest jeszcze coś. 73 metry. No jak już zostawimy coś za sobą, to będziemy później musieli się po to wracać, także lepiej się wrócić chyba teraz, nie? Ale gdzie to jest? Nie pamiętam, czy tam się przechodziło na drugą stronę, chyba nie. Tam ewentualnie. Tam mamy też jakiś apartament do zbadania. Nie wiem, co z tym amuletem. Może on jest jednak tutaj? Może gdzieś tam jest wyjście na... Ups, no nie tak chciałem. Trzeba uważać, kurczę, z tym, bo... Okej. Dobra, gdzie jesteś, amulecie? Tam.
Jak się do ciebie dostać? Tędy? Tam doskoczymy? Nie doskoczymy. Moglibyśmy zrobić sztuczkę ze skokiem i spróbować... No dobra. Okej, gotowi? Nie do końca o to nam chodziło. Ale przeżyliśmy! 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 Emily, jesteś mistrzynią po prostu. Szacun, naprawdę. Nie chcę wiedzieć, jak wyglądamy w tym momencie, poturbowani cali. Zakrwawieni zapewne. Ale żyjemy. O, o, uwaga. Tam jest jakiś cwaniak. Tam jest w ogóle reflektor zwierzy. Dobra, musimy się ewakuować. Nie doskoczymy tam? Nie. Doskoczymy. Oczywiście, że doskoczymy. Tu właśnie był nasz cel. Wcześniejszy, tylko że co? To jest... ślepy zaułek. Musimy się wrócić. Jednak próbować tą stroną. No czyli dobrze, w sumie i tak mieliśmy sobie zwiedzić tutaj te zakamarki. Okej, tu jest dwóch strażników. Tam jest jeden. Tu jest... tam są gadżety do wzięcia. Okej, światło do tej tablicy nie dochodzi. On teraz się... okej. Zanim wykonamy tę akcję, sprawdźmy sobie, czy my możemy... podczas spaceru cienia możesz dokonać zabójstwa lub ogłuszenia do trzech wrogów. Mamy 5, aczkolwiek tu potrzebujemy 6 na to urzeczenie. No nie wiem. W tym momencie możemy dwóch załatwić pod postacią cienia. No tylko, że tych dwóch tam stoi... ile mamy strzałek usypiających? Akurat 2. Czy to znak? Tych dwóch uśpić. No dobra. Ale nie z góry na pewno. Ej, kolego! Weź idź stamtąd. Dobra, to było dosyć ryzykowne i nie do końca tak miało wyglądać, ale najważniejsze, że zadziałało, nie? Najważniejsze, że zadziałało. Dobra, bierzemy ich dwóch. I najwyżej tego trzeciego ustrzelimy z normalnej strzałki, albo tym wyjącym, nie wyjącym, bełtem żądlącym go strzelimy. Okej. Bełt żądlący. Uciekaj stamtąd. Okej. Nie żyje? Dobra. Gdzie by cię tutaj schować? Tu. Żywy opłot. Nie po schodach! Jak zwykle! Jak zwykle. Dobra. Dołącz do kolegi. Czy ja tu słyszę? Proszę, tu jest jakieś przejście jeszcze. Zaraz je sobie zbadamy. Ale najpierw chodźmy po ten amulet. Taki był cel tej wycieczki. Trudno
wziąć głęboki oddech. Pierwszorzędny. O, idzie, wraca. Dobra, twoja kolej, mój drogi. I tym razem stanie się to tak. Nie mamy tyle many. Kurczę, chyba nas zobaczył, tak? Miałeś rację. Ktoś tam był. Zapraszam. Trio. A tu są krwiogzy, no proszę. W sumie mogę was tu zostawić, niech was pożrą. Pożarłyby was te krwiogzy. Na pożarcie krwiogzom. Tu się czaisz. Okej. Tutaj. Jak widać, możemy coś wyłączyć, przełączyć, przepstryknąć. Tu mamy wejście jeszcze dokąd? Zablokowane. Potrzeba nam jakiegoś klucza zapewne. Jak się domyślam. Tu już jest czysto, tak? Ja myślałem? Dobrze myślałem. Klucz naboje eliksir. Tu proszę, panel sterujący. A to jest do czego? Do syreny alarmowej. Dobra, syreny nie będziemy wyłączać, bo już nie mamy po co w zasadzie, bo tutajśmy się już pozbyli wszystkich strażników. Tak, tak, wiemy właśnie, po to tutaj przyszliśmy. Po to tutaj przyszliśmy. Wydaje się na opuszczony budynek. Oho, tu moglibyśmy się wbić pod postacią cienia, aczkolwiek nie mamy tyle many. Trupy. Suszona jaszczurka ogona to nie, dziękujemy. Za węgorze też, wiadomo. My tu jesteśmy w innym celu. Cancelled. No i co? No i właśnie. Uwaga, czy tu, żeby jakiś pułapek nie było pozostawionych. Ciało nie żyje. Bełt. Przyda się. Wytarłaś go przynajmniej, Emily? Tu jest, aha, była pułapka. Proszę bardzo. No, widzę, że... Patrzcie. My też przegapiliśmy. Gdyby... Proszę bardzo. Gdyby nie ten dobry człowiek. Ale widzicie, jaki ja miałem nosa do pułapek? Jeszcze jedna. Rozbrojona. Okej. Rozbrojona. Co my tu mamy? Ale światło. Szczury. Zabijanie szczurów powinno nam przywracać życie, tak? Ostrożnie, bo... Mam złe przeczucia co do tego miejsca, jakoś. Okej, tu chyba nikogo nie ma. Tu. Tylko szczury. To jest nasz balkon, na który nie udało nam się dostać. Klucz. Pełty, mapa, okej, super. Miny. Nasz amulet. Szczęśliwa igła. Istnieje pewna szansa na odzyskanie strzałek usypiających. Okej, to mi się podoba. Od razu poświęćmy go. W zasadzie to też możemy poświęcić.
wykradziony oddech. Ten jest bardzo przydatny. Także zostawimy go sobie. Okazja. Mam roboty, do której potrzebne będą twoje wyjątkowe zdolności. Musisz odzyskać stary prototyp Roseborough'a, wystawiony w cesarskim konserwatorium. Będzie najpewniej dobrze chroniony, ale zapłacę dwukrotność znalezionego. Zwróć mi go do sklepu. M.V. M.V. Cesarskie konserwatorium. Trójka zaznaczona. Biuro, lobby, prototyp, winda, wejście dla dostawców, schody do lobby, archiwum, wejście dla dostawców, piątka. Mapa na chwilę obecną nie do końca wiele nam mówi, natomiast przyda się na pewno w późniejszym etapie. No dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Och, zbawieństwo, formuła Adermeier. Czy ja powiedziałem zbawieństwo? Zbawieństwo, moi drodzy. Naprawdę powiedziałem zbawieństwo. Masakra. No. Słuchajcie, to by było na tyle. Zabezpieczenia na nic się zdały. A czy tędy? Bo w tym momencie pozostaje nam już tylko dotarcie do tego, a zobaczcie. W zasadzie możemy przejść tędy górą. Nic nie musimy wyłączać, przełączać. Ale zostawili. Security hall. Dziura w systemie bezpieczeństwa. Od razu amulet mamy. O proszę. O proszę. Czy tu jest gdzieś amulet? Tam, 16 metrów. Runa! Runa, proszę, ja was, runa! Mów mi jeszcze. No dobra, wbijamy się tędy w takim razie, nie ma co. Sprawdźmy sobie teraz mapę. Zanim wejdziemy. Mapy. Cesarskie konserwatorium. Czwarte piętro. W zasadzie to nie wiem, chyba od tej strony jest wejście, tak? Gdzie jest wejście? Pierwsze, czwórka, winda. Tu jest chyba wejście, tak? Czyli czwarte piętro. My jesteśmy tutaj gdzieś po tej prawej stronie, czyli jesteśmy gdzieś tutaj, mi się wydaje, przez to okno. Wchodzimy. Tak mi się wydaje, aczkolwiek. Zaraz się przekonamy. Muszę dowiedzieć się, czemu przebicie serca mieczem nie wystarczyło do zabicia nowej cesarzowej Delaili. Próbowała wyhodować krwawe knącze, ale nie może. Tygodniami próbowała stworzyć... Oho, ktoś tu jest. Trzeba było widzieć istoty, które stworzyła. Mnóstwo kłów, zębów i ogonów. Tak to właśnie wygląda, droga Parmelia. Parmelia. Nosi znak odmieńca i część z tego, co potrafi, spływa i na nas. Nie wydaje się to w porządku. Pomyśl o zdzieraniu palców do krwi przy pleceniu sieci, albo pracy przy szlachtowaniu krów. Każdy dar, jaki dostajemy, jest lepszy od takiego życia. To słuszne i dobre. Mądrze tak na to patrzeć, ale nie pomoże Lucindzie zdobyć więcej łask Delaili. Poszła w tamtą stronę. Wróćmy się tutaj w razie czego. Tam jest formuła do wzięcia, oho. Wiecie co, na wszelki wypadek się ulotnimy. Kto to jest? Jestem oddaną służącą. Tak, tak, tak. Czy Ashworth się z nimi komunikuje jakoś telepatycznie? Nie widziała nas, nie widziała. Poszła, okej. Okay. Gdzie jest ta druga w takim razie? Tu jeszcze zabierzemy formułę.
Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest dobry czas na... na spacer cienia. Zaatakujmy od tej strony. Tu jest, patrzcie. Nic nie poczułaś. Czy możemy ją? Cholera. Gdzie jesteś? Ale nas dobiła. Zakałapućkałem się, muszę powiedzieć. Zakałapućkałem się. No dobra. Próba numer dwa. Zbyt pewnie się poczułem, wiecie? Tym razem spróbujmy podejścia bezpośredniego. Tu jest jedna. A ta druga gdzie jest? Ta druga tam siedzi na górze, ale fart, że nas nie widziała. Dobra, myślę, że tutaj nawet nie ma co. Czy tędy na... chyba nie. Spróbujemy od razu tędy w takim razie. Czy tu... Nic. Zupełnie nic. Tu jest szczurza dziura. Krwiokzy. Wiedźma. To ty mnie wcześniej załatwiłaś. Dobra. Leż sobie na kanapie. Tu mamy runę. Wspaniale. To chyba oznacza, że możemy sobie wziąć... to urzeczenie, tak? Okej, okay, tam czysto się wydaje przynajmniej. Proszę, ale przegapiliśmy wielorybią kość. Okej, okay, góra jest opanowana przez krwiokzy, jak widać. Co tu mamy? Tu mamy jeszcze trzy strzałki. Okej. Okay. Żadnych notatek, nic. Nieukończony list do Abigail. Abigail, nieoceniona kuzynko, czy mogłabyś zdobyć odrobinę jego włosów i używaną niedawno chusteczkę? Jeśli tak, postaraj się jak najmniej ich dotykać i wyślij mi je owinięte w woskowy papier. Resztę pozostaw mnie, będzie miał pecha do końca swych dni. Nikt nie powinien być zmuszany do małżeństwa z taką paskudną, starą ostrygą jak on. Samo myślenie o tych ohydnych, fioletowych ustach budzi we mnie odrazę. Moja biedna gołąbeczko. Jakże mądrze ze strony wujka Maxa, że w końcu dostrzegł, jak bardzo do siebie nie pasujecie. Prześlę ci też trochę maści na cerę. Dobra. Dobra. Srebrne jajo. Dopiero teraz ten widelec zauważyłem, ale masakra. No cóż. Co tu się stało? Co tu się stało? W tym konserwatorium. Okej, tam jest jakiś posąg jakiegoś gryfa, czy nie wiadomo czego.
No to jest ostatnie piętro, a tu same szczury. Tutaj dwie. Perłowy wachlarz. O, co czytałeś? Zielona Duchessa. Historyk. Jakąś historyczną książkę. No i to tyle. Dobra, słuchajcie, zanim pójdziemy zbadać dalsze części konserwatorium. Gdzieś tu jeszcze była szczurza, tu jest jeszcze szczurza dziura, która nas zaprowadzi gdzieś tam. Ale najpierw... Myślę, że... To już widzieliśmy ten obraz. Najpierw myślę, że musimy wykonać zadanie, które czeka na eksterminatora krwiogzów. Do boju! Wszystkie komary muszą zginąć. Takie są zasady tej gry. Patrzcie. W razie czego bełty zapalające. Okej. Tu jest kolejne gniazdo. Tu jest kolejne. Tam na razie nie będziemy biec. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o tą część. Jedyne co pozostaje, to wybić niedobitki. Cholerne komary. Zasiekam. Wszystkie komary. Ale kłębowisko. No tak. Jaka pożywka, 100 z ciał. Ups. Czy one z nich się wydobywają? Czy co? Tam jest jeszcze gniazdo. Patrzcie, jak się uchowało jedno. O, proszę, jeszcze żwica spadła. Masakra. Cały korytarz opanowały. Ale kolonia duża. Dobra. Tu czysto, czysto, okej. Zobaczmy teraz... No. Zobaczmy teraz... Co mamy tutaj? Tu też widzę, sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. Pour the gin over the sugar and stir. Add the ice and grate nutmeg over the top. Sieve in a short glass. We'll make it hot instead. If you prefer and if we like you. Gin, 2 ounces cane sugar, a small spoon, ice, a handful nutmeg fresh. Okay. Dobra, co my mamy tutaj? Tu jakaś gruba impreza była chyba, wiecie? Mi się wydaje. Piętro niżej. Aha, to jest tam. Pióra szablodzioba. Ale klimat. Jakieś rytuały, patrzcie co się dzieje. Pióra szablodzioba zawieszone w powietrzu. Kościany amulet. Gorzka krew. Krwiogzy mają nieco mniejszy zasięg. Pozostają bliżej gniazd. No, no. Czemu nie? Mogą być przydatne. Mogłoby być przydatne. Okej, okay. Czy to już wszystko w tej części? Tu jeszcze było jakieś pomieszczenie. Chyba w nim nic nie było. Jeszcze żywiczka dla nas. Marne niedobitki. Cholernych komarów. No i co? To już jakieś całkiem opuszczone skrzydło. Konserwatorium. Tu jest jakaś główna, widać, galeria, na którą można wyjść. Gdzie jesteś, Brianna? Gdzie jesteś, Brianna?
Jabłka sobie podarujemy. Na harfie grać nie będziemy z oczywistych względów. Proszę. Jedna? Jedna. Bierzemy ją od razu. Tam są dwie jeszcze. No! Ledwo, ledwo co? Emily, nie możesz... Taka nieostrożna być. One w ogóle po lampach siedzą, masakra. Dobra, zamykamy drzwi. Tu cię raczej chyba nikt nie będzie szukał, tak mi się wydaje. Dla pewności jednak zanieśmy cię... O, tu. Na kanapę. O, sorry, nie chciałem być tak brutalny, ale w pięknej pozycji sobie. Widzisz, jak to o ciebie dbam, żeby ci jeszcze komary... Upewniam się, żeby ci jeszcze komary nad uchem nie brzęczały. No i co, słuchajcie, zdobyliśmy dostęp do windy. Prawie. Przecież tam się tam jeszcze te dwie... Aha, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, no właśnie. Przesmyk Pindo. Przesmyk Pindo. Pirackie jaskinie Shirry. To widzę, kartografia jest dosyć rozwiniętą dziedziną w tym świecie. Sprawdzać lampy, bo one jak widać... Tam to są dwie tyłem odwrócone w zasadzie. Proszę. Tam są trzy... No, żeby nas nie zobaczyła. Tam są trzy. Jeszcze wyżej, Emily, no. Tam się wydaje czysto, nikogo nie ma. Co to się stało? Aha. No. Tam jest jeszcze jakieś wejście, jeszcze gdzieś wyżej. Okej. Tutaj mamy jakąś maszynerię, pewnie znowu jakiś rytuał był odprawiany. Trzy. Żebyś nie spadła. No dobra, gdzie może być Brianna? Jakbyśmy te dwie załatwili, one by spadły tam i te trzy wtedy podniosą alarm. Myślę, że je tutaj musimy zostawić. Dobra, chodźmy w tamtą stronę w takim razie. Tam jak widzieliśmy było czysto, więc możemy sobie tutaj, myślę, spokojnie podążyć. In honor of Aramis Stilton, friend to all miners and their families, may this establishment always prosper. To jest Stilton, proszę bardzo, ten, który zniknął. I broke my bug in the silver mine. Miners last complaint. Niezłe są te obrazy, naprawdę. Mine fire, 40 lives lost. No. Robota górnika. Ciężka, jak widać. Tywiańska ruda. Stilton Manor. Aramis Stilton and Duke Luca Abel, Windbreak Inauguration, Batista District, 1848. Proszę bardzo. Stilton jaki niski. Aramis Stilton, kim on jest? I gdzie zniknął? Portret Jessamine, o grubo. Tutaj na pewno była ta Brianna. Gdzie się chowasz? Suko. Matko, czy byłabym w takiej sytuacji, gdybyś żyła? No tego się już nie dowiemy. Czy możemy go stąd zabrać? Jak wiele z tego jest skutkiem twoich rządów. Hmm.
No, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. O, mamy mapę, super. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Dlaczego zorganizowano ten przewrót, który miał miejsce w pierwszej części. Zabójstwo królowej Jessamine. A przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Jesteśmy biuro kustoszki Ashworth, czyli jesteśmy przy jej biurze. Słuchajcie. Oczywiście, że tak. Proszę, Brianna Ashworth Office. Proszę bardzo. No to pięknym skrótem, żeśmy się tutaj dostali. Czwórka to jest winda. Okej, jesteśmy na trójce. Czwórkę żeśmy jakby zwiedzili już. Czyli zaczynamy od... Czyli zaczynamy od razu od Brianny. No pięknie, pięknie, nie ma co. Na wszelki wypadek zobaczmy, co tu się jeszcze czai. Nic ciekawego. Zerknijmy sobie najpierw. Grzebał wciąż przy soczewkach. Grubsze, cieńsze, półprzezroczyste. To był męczący widok. Wciąż mam stare soczewki i części w swoim warsztacie. Ale Jindosz skończył pracę już jakiś czas temu. Reszta zależy ode mnie. Nauczę się obsługi maszyny. Dotykanie pustki przez coś takiego jest trudne. Na zepsutą krew. Sama chętnie skorzystam, gdy będziesz gotowa. Pojawisz się tu wkrótce? Możliwe. Dunwall Tower mam prawie w garści. Nadrewident nie będzie już robił problemów. Pozostaje jeszcze kwestia mojego własnego projektu. Każde pociągnięcie pędzla zwiększa moją ekscytację. Gdy będę w Karnace, wypijemy może dobrego wina i pozostaniemy nierozłącznie. Czekam więc na ten dzień. Na razie musisz obserwować Duke'a. Przynajmniej do chwili, gdy owiniemy sobie siostry wokół palca. Nikomu innemu nie ufam. Jutro znów się do ciebie odezwę. Bywaj. Do widzenia, Delilah. Cesarzowo. Wiesz, kimkolwiek jesteś, dość niegrzecznie jest tu umierać. Czy ona mówiła do nas? Oho, ogary, ogary tu idą? Nie. Co to ma być? No dobra, słuchajcie. Jak widać, łatwo nie będzie. Dwa ogary i Ashworth. Po tym, co tutaj usłyszeliśmy, mam przeczucie, że Delilah knuje, żeby zabić Duke'a. A przynajmniej pozbyć się go jakoś. No i ostatnią rzeczą, jakiej się dowiedzieliśmy, jest to, że Ashworth i Delilah są bardzo blisko ze sobą, jak widać. Wygląda na to, że się bardzo dobrze znają. No myślę, że ta konfrontacja nie będzie łatwa. Myślę, że ta konfrontacja na pewno nie będzie łatwa. No ale jakby nie było, czeka nas ona. Także z tą myślą was zostawiam. No i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie wszystko się rozstrzygnie. Cześć.